Sportowy życiorys mojego kolejnego gościa to bezsprzecznie idealny materiał na film albo przynajmniej na książkę. Swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Witkowie, gdzie się wychował i skąd wypłynął na szerokie futbolowe drogi. Oddając serce Legii Warszawa zyskał miana legendy, o czym świadczy chociażby miejsce w 11 tego klubu na setną rocznicę istnienia. Grał u boku takich sław jak Kazimierz Dejna czy Tadeusz Nowak, a zaufaniem obdarzył go sam trener Jacek Gmoch. Po podboju Stanów Zjednoczonych wrócił do Polski, gdzie z powodzeniem realizował się w roli szkoleniowca, mając pod swoją opieką m.in. Lecha Poznań, Zagłębie Lubin czy ŁKS Łódź. W 18 odcinku podcastu Witkowski o sporcie nie tylko będę miał zaszczyt porozmawiać z człowiekiem, którego bez wahania mogę nazwać legendą. Panie i panowie, moim i państwa gościem będzie dziś witkowianin z krwi i kości Adam Topolski. Dzień dobry, witam pana. Witam również. Na początek pytanie z serii niebanalnych, nietypowych, bo takie zwykłem zadawać. Jakie zapach kojarzy się panu z dzieciństwem, z domem rodzinnym? No, trudno tak sobie uzmysłowić o tych zapachach, bo było wiele. I to trzeba powiedzieć, że no przede wszystkim kuchnia, gotowanie. Wiele, czy też tak bym powiedział, piękne kwiaty, zapach róż, w ten naturalny sposób. Wtedy się to po prostu, tym się delektowało. Zanim przeniesiemy się do pana najjaśniejszych etapów sportowego życia, czyli Legia Warszawa, Lech Poznań, USA, chciałbym przenieść się w czasie, zabrać pana w pewnego rodzaju podróż. Przez lata mieszkał pan wraz z braćmi i całą rodziną w trzech lokalizacjach w Witkowie. To jest ulica Strzałkowska, Poznańska i Warszawska. Bez względu na tą lokalizację, do każdej miał pan blisko, jeśli chodzi o stadion miejski. To był dla pana taki drugi dom, rzut beretem wręcz. No muszę powiedzieć, że rzeczywiście poza piłką nic nie widziałem i tylko przypomnę, że w tamtych czasach, gdzie ja się wychowywałem, to były lata 50., 60., to grało się jeszcze z piłką, gdzie rzemieniem była ona sznurowana. Te mecze ulica na ulicę mam świeżo w pamięci. Mieszkałem na Warszawskiej 11, że tak powiem 150 metrów do stadionu. I miałem bardzo dużo kolegów, którzy zbieraliśmy się po szkole i te ognisce na bok, praktycznie co chwilę. Każdą chwilę wypełnialiśmy tym, że graliśmy albo w piłkę, albo trenowaliśmy. Oczywiście były też takie różnego rodzaju wybryki, jak szliśmy gdzieś tam komuś na ogród, trochę jabłek skraść czy coś takiego. To ulica nas wychowywała, ja zresztą byłem półsierotą, miałem rok i dwa miesiące, jak mi ojciec zmarł i mama miała siedmiorga dzieci, w bardzo trudnych warunkach się wychowywałem, także to są pozostałe w pamięci te chwile spędzone, szczególnie na Warszawskiej, bo później przenieśliśmy się na Strzałkowską, a jeszcze później, no już ja mając 16 lat, to wyemigrowałem do Konina i jeszcze pamiętam Strzałkowską, a później mama przeniosła się na Poznańską. No właśnie, wspomniał pan o mamie. Jaką rolę w pana dzieciństwie i w tej przygodzie z futbolem, karierze później odegrała pana mama? Znaczy na pewno to była no, nieoceniona kobieta, nie dość, że potrafiła nas wychować, też ciężko pracowała w zakładzie poprawczym jako praczka, także ja widziałem tą jej ciężką pracę i dbała o nas i ciągle przychodziliśmy, jak to się mówi, ciuchy pobrudzone, wszystko wyprane, do szkoły uszykowane. Także podziwiam swoją mamę, bo dużo, dużo trudu dała z siebie. Nawet jak za dużo pieniążków nie zarabiała, to jak kupiła
nam, jak to się mówi, trampki czy pepegi, to kiedyś się tak nazywało, to od razu człowiek poszedł, pograł w piłkę i na drugi dzień już był pęknięty. I tutaj najwięcej było takiego, bym powiedział, zwracania uwagi, bo ona ciężko pracowała na to, a jednak przemawiała do mnie ciągle ta piłka i nie mogłem bez niej żyć, tak powiem. To była taka, bym powiedział, miłość, która mi dała życie, bo poprzez piłkę doszedłem do tego, gdzie jestem. Wiem, że spał pan wręcz z piłką, grał w śniegu po kolana. Każda przerwa w szkole to była piłka. To było właśnie pana dzieciństwo, ta piłka. To no, trzeba powiedzieć, że w 100% nawet zaniedbywałem naukę, bo po prostu dla mnie byłem chory na punkcie piłki, ciągle z piłką, zresztą pobijałem rekordy. Były takie momenty, że starsi ludzie patrzyli w okno na ulicy Warszawskiej, jak Heniu Jaworski, czy powiedzmy, i ciągle mówi, ale ten to ma technikę, a ja 7 lat, 8 lat, ja potrafiłem żonglerką przejść z rynku na stadion i po prostu, no tak chciałem się pochwalić, że tak potrafię żonglować, czy i też w szkole dobierałem zawsze najsłabszych i grałem na najlepszych i stawałem na bramce i potrafiłem mecze wygrywać, bo po prostu umiałem to robić, umiałem kiwać i umiałem oddać strzał na bramkę. No i nie ukrywam, że no piłka, przede wszystkim piłka mający, ja może nie byłem fizycznie tak silny jak i moi koledzy, ale generalnie powiem, że techniką dużo nadrabiałem i nawet powiem taki jeden moment, jak już jesteśmy przy tym moim dzieciństwie, że powstała drużyna trampkarzy i prowadził doskonały i oddany człowiek, umiejący się, trzeba wspomnieć, zaopiekować się nami. Trener Olczak, który odegrał dużą rolę w takim, bym powiedział, każdego młodego w tamtych czasach, w tamtych latach, każdego młodego chłopca z Witkowa, że skrzykliśmy się i mieliśmy po prostu prawidłowe treningi, że już w grupie, nie tak samemu, że człowiek się uczył, tylko w grupie. No i następny też trafiałem na dobrych ludzi, takich, którzy nie zawsze stać mi było na obiad, nie zawsze miałem tam te 2 złote w kieszeni, to potrafili pomóc. Jeździliśmy, pamiętam, na różne zawody szkolne, to potrafili kanapki swoje dawać, żeby po prostu mnie posilić i tego się nie wstydzę, bo to był trudny okres dla naszego życia. Powiem szczerze, że z Wojtkiem takżeśmy, bo mój brat rok starszy, chodziliśmy także od przedszkola do momentu treningów, pójścia później czy do opieki w domu, czy sprzątania w domu, bo mamy nie było. To tutaj, jeżeli chodzi o to byłem taki zorganizowany, no a piłkę bardziej kochałem na szkołę. No właśnie, wspomniał pan o Wojtku, panu Wojciechu, który do dziś mieszka w Witkowie, na ulicy Poznańskiej. Proszę mi powiedzieć, słyszałem, że swego czasu pan Wojtek był od pana lepszy. To prawda? To znaczy na pewno tak, w którymś roku, bo tak, piłkarze to, już powiem, bardzo mocną rolę w dzieciństwie odgrywają warunki fizyczne. Ja może byłem lepszym piłkarzem o dobrej taktyce, ale Wojtek był fizycznie bardzo, o głowę mnie przerastał i był dynamiczny. Nie miał tej techniki co ja, ale po prostu też rzeczywiście w takich, on był 1,5 roku starszy ode mnie, to w tamtym wieku odgrywało i grał na ataku i się bardzo dobrze zapowiadał. No tu muszę szczerze przyznać, że w pewnym momencie skręcił, ja bardzo sportowo się prowadziłem, nie było żadnych szans, a Wojtek po prostu w pewnym momencie myślał, że szybko przyjdzie wszystko bardzo łatwo. No i gdzieś się zatraci. Razem graliście w kadrze, tak? Juniorów, wojsk? Tak, byliśmy powołani w pewnym okresie, bo takie były reprezentacje wojsk lotniczych. Tak. Jeździliśmy na mistrzostwa Wojska Polskiego, na Oksywu, w Gdyni i najlepsi juniorzy, żeśmy rywalizowali z drużyny Śląska Wrocław, Legia Warszawa. No i w tym momencie w reprezentacji wojsk lotniczych ja byłem z Wojtkiem z Witkowa,
No i pozostali to z Lotnika Wrocław, tam już z całej Polski i to była reprezentacja, takie reprezentacje były i graliśmy na takich turniejach Wojska Polskiego i wtedy Wojtek właśnie był w tej reprezentacji ze mną. Nie umniejszając nikomu, gdyby teraz jakiś zawodnik GKS Witkowo podpisał kontrakt z Legią i grał niemal w pierwsze skrzypce w tej drużynie, to po prostu wręcz noszono by go na rękach, stawiano pomniki, pisano kolejne artykuły. Panie Adamie, mimo że dziś z perspektywy lat brzmi to jak bajka lub film science fiction, panu się udało. Myśli pan sobie czasami z perspektywy tego czasu, że sięgnąłem niemożliwego z małego Witkowa do no, po prostu piłkarskiego świata? No powiem szczerze, że to jest jak sen. To muszę powiedzieć szczerze, że sam wiele razy z dziećmi rozmawiam i z żoną i tak i przychodzi czas na wspomnienia, to ja miałem, oprócz tego, że miałem umiejętności, to miałem, tak jakbym powiedział, opatrzność czuwała. Było tak, że w każdym momencie osiągnąłem więcej, niż bym się spodziewał. To było niemożliwe, żebym ja grał w tamtym czasie, bez żadnej podpory, bez niczego, tylko swoją drogą sportową szedłem, żeby ten poziom piłkarski załapać, mówiąc kolokwialnie, bo po prostu nikt mi w tym nie pomagał, trafiałem na ludzi i tylko na to, że byłem uparty, byłem taki, chciałem ciągle trenować, miałem dużo szczęścia i w pewnym momencie doszło do tego, że jak byłem już wyruszającym trampkarzem, juniorem, już mnie ktoś tam zauważył, że grałem w drużynie województwa poznańskiego. Później pojechałem na jeden obóz, na drugi wszystkie nagrody pozdobywałem w Wągrowcu. Technika, strzał na bramkę, najlepszy pomocnik. No i zainteresowało się w tym momencie mną i Warta, i Lech, i takie zainteresowanie i Zagłębie Konin, Górnik Konin obecny. Gdzie dostałem propozycję w wieku 15 lat, żeby zmienić klub, a muszę powiedzieć, że jako 15-latek już na przełomie 15-16 roku grałem w pierwszej Witkowi i potrafiłem w jednym meczu 3 bramki strzelić decydującym o wejście do Ligi Okręgowej. No i już wtedy tak przyjechali do mojej mamy tam działacze z Konina i że tak powiem, za kupienie telewizora, bo to tak było, nie dawało się pieniędzy na ten, tylko jakiś tam datek. No i ten telewizor i mama i zdecydowała, że no, pójdę do tego Konina. Załatwili mi szkołę, poszedłem do Konina. Po roku czasu okazało się, że Warta weszła do drugiej ligi. I potrzebowała, bo wtedy musiał grać i młodzieżowiec i junior. Ja wtedy wiem, że po tym czasie już jako młodzieżowiec tak byłem doceniony, że jeden z lepszych w województwie i po prostu zaproponowali mi przejście z Konina do Warty. Konin nie chciał się zgodzić, pół roku byłem na karencji i nie mogłem grać, ale później zacząłem grać w Warcie w drugiej lidze. No i muszę jasno powiedzieć, że to był taki okres rozkwitu, jak mówimy o tym, że w pewnym momencie, gdzie byłem nie najlepszy w drużynie, gdzie byłem średni, to zawsze łapałem poziom wyższy. Tak powinno się w karierze piłkarskiej proporcjonalnie rozwijać. Ja miałem to szczęście, że trafiałem. Co chwilę, co pół roku dostawałem lepszą, wyższy poziom i później w Warcie. Warta spadła po roku, oczywiście nie utrzymaliśmy się w drugiej lidze, a chcę przypomnieć, że to była pierwsza liga, to była obecna ekstraklasa, a druga liga to była obecna pierwsza liga i ja te mecze rozgrywałem. No i okazało się, że spadliśmy. I troszeczkę ten taki, bym powiedział, ruch wielkomiejski, Poznań, otoczenie, starsi piłkarze, trochę tacy agresywni byli, mi za bardzo nie odpowiadało, wróciłem do Konina. Jak wróciłem do Konina, to Konin grał w trzeciej lidze, też montował drużynę na awans do drugiej ligi. Mieli bardzo dobrych piłkarzy, ściąganych z Polski, bo w Koninie były bardzo dobre warunki, kopalnia. Piłkarze nie pracowali też. I w Koninie staraliśmy się grać o wejście do drugiej ligi. Nie udało nam się, wtedy Lechia Gdańsk weszła.
do drugiej ligi, no i znowu szczęście, jakiś tam, bym powiedział, w pewnym momencie rozkwitu kariery, bo prezes Górnika Konin dostał pracę w Libii i jechał do Warszawy załatwiać papiery i mówi: Adam, ja ciebie zabiorę do Legii, miał tam znajomego, i pojedziemy na trening, żebyś pokazał swoje umiejętności, może się załapiesz w Legii. No ja to wykorzystałem, jadąc pociągiem na trening. On wszedł tam do tego biura, powiedział, że przywiózł tutaj zawodnika, który chce się sprawdzić. No to mówią, zejść tam do szatni, do takiej drugiej szatni, nie pierwszej, gdzie tam rozbierali się Dejna Gadowa. Tak. Rozebrałem się i poszedłem na ten trening. No jak się okazało, miałem silny strzał. Byłem takim, powiedział, dobrze nabiegany, dość szybki. No i po pierwszym treningu trener Brychczy mówi, bo wtedy był trener Brychczy, mówi: dobrze, to ty zostań jeszcze po południu na trening, bo zrobimy specjalnie gierkę między sobą, między pierwszym a drugim zespołem i zobaczymy, no, jak ty w tej gierce wyglądasz. A ja przypomnę, że miałem odroczenie z wojska, nie musiałem iść do wojska, bo kopalnia wtedy odraczała. No i ja wziąłem udział w tej gierce i znowu przypadek, szczęście, opatrzność. Grałem na środku pomocy, dostałem taką piłkę, no i pociągnąłem w środku pola, zdryblowałem jednego zawodnika, nie pamiętam, kto to był, i oddałem strzał na bramkę, samo okno. Bramka zdobyta, fajnie poruszałem się, grałem dużo, nie miałem dużo strat, no i ten Rybyszy zadecydował, że bierze mnie do Legii. No i teraz zaczął się problem, bo Konin mnie odroczył, nie chcieli mnie puścić, bo byłem znaczącą już postacią w Koninie. No ale Legia przysłała powołanie do wojska, do Ciechanowa, tak jak dzisiaj pamiętam. Wystraszyłem się, bo myślałem, że jak będę do jednostki, to będę z piłką koniec, będę tam musiał na unitarce być czy odsłużyć wojska, a nie wiem, czy mnie powołają, bo nic nie podpisałem, tylko zgodziłem się na słowo, no ale w przeddzień pojechałem do Warszawy i się pytam, Konin mnie nie chciał puścić i się pytam, czy 26 kwietnia, to tak jak dzisiaj pamiętam, 25 pojechałem i się pytam do tego kierownika, który zadecydował, taki kierownik Rezler był też i taka osoba, która była bardzo pomocna później w moim okresie pobytu w Legii. I powiedział: tak, powołany jesteś, ale my cię po 2-3 dniach ściągniemy. No i ja pojechałem do tego Ciechanowa i pierwszy dzień, oczywiście tak jak na unitarce, mundur to, trzeba było te rejony sprzątać i czekam, kiedy przyjadą. Patrzę po południu w pierwszy dzień, przyjechał tak jak dzisiaj, pamiętam, sierżant Gołom. I mówi w ten sposób, że to wy to Polski? Ja mówię: no tak, nie, to ja jestem. No to tak byłem uszczęśliwiony, że mogę wyjechać, bo widziałem, co się dzieje w tym wojsku. Nie wiem, czy to bym przeżył. No i spakowałem się i oczywiście poszedłem do Legii. Przyjechałem od razu na trening. No i po miesiącu treningów zadecydowali, bo już wpuszczali mnie od razu po tygodniu, bez unitarki, ale po miesiącu zadecydowali, że muszę mieć przysięgę, nie? Mieć przysięgę. No i miałem tą przysięgę i pamiętam, pułkownik Grosik taki był, no i na dywaniku na kompanii sportowej na Łazienkowskiej zdawałem przysięgę, a to dlatego, że graliśmy Puchar Polski i ja byłem przewidziany, już do nas doszedł jeszcze wtedy do trenera Brychczego doszedł Jacek Gmoch, trener, który prowadził nas z Brychczem w meczu finałowym z Polonią Bytom na koniec rundy Puchar Polski 73 rok. Graliśmy w Poznaniu na stadionie 22 lipca, to jeszcze był taki stadion, bym powiedział, no i bardzo popularny. I Warta grała, i Lech na tym stadionie. Teraz to już tam nic tego stadionu nie ma. Ale wtedy na ten mecz Gmoch mi zakomunikował, że będę grał na prawej obronie, bo przede mną na prawej obronie grał Stachurski, reprezentant kraju, ale miał łękotkę, kontuzję i ja wszedłem na jego miejsce. Pamiętam, że po prostu, no też moment taki, że on kontuzja wskakuje, to znaczy ta opatrzność, jak mówię, zawsze gdzieś tam czuwała i ja ten mecz w Poznaniu, no to jak dostałem taką wiadomość, to jak byłem później trenerem, to mówiłem piłkarzom, żeby
te chwile starali się przeżyć, bo to są takie chwile, gdzie nogi, ja jeszcze tutaj od razu Legia Telewizja, Witkowo, tu Słupca, bo miałem małżonkę i dziewczynę z Słupcy, już planowaliśmy ślub i to, i mówię, no przy swoich, i no taki wystraszony trochę, ale mówię, tylko ze sobą zaczynam rozmawiać i mówię, to się, Adam, tylko pierwsze podanie, żeby dobrze podać, drugie, żeby odebrać piłkę. No i zaczął się ten mecz z Polonią Bytą, grałem na Romka Chojnackiego, reprezentanta kraju, później ze mną w reprezentacji olimpijskiej grał, bardzo dobry kolega, no i ten mecz, że tak powiem, wyszedł. Bardzo mi wyszedł, wyróżniali mnie wszędzie, zostałem powołany do reprezentacji młodzieżowej Polski. Wygraliśmy w rzutach karnych. Wtedy Piotrek Mowlik dwa rzuty karne obronił. Wygraliśmy w rzutach karnych, Puchar Polski. No i zaczęło się wizyty u najwyższych generałów. Trzeba było też, no tu przysięga na dywaniku, tutaj się meldować, trzeba było wchodzić w mundur. No były straszne przeżycia, naprawdę przeżyłem takie chwile, które nigdy bym sobie, tak jak to pytanie padło, nigdy bym nie myślał o takich chwilach, że tak jak tutaj powiedziałeś, jak sen, bo dla mnie to był sen. Po takim czasie, żeby od razu finał Pucharu Polski i zdobyć Puchar Polski. Z tego snu długo pan się nie budził, to były piękne chwile, ale tym kluczem do sukcesu według pana była ciężka praca, szczęście czy może talent? Czy każdego po trochę? Ja powiem tak, przede wszystkim praca. Na pierwszym miejscu praca, tak byłem uparty. Do tego i talent trzeba było mieć, ale znałem lepszych piłkarzy, którzy mieli większy talent i się gdzieś zatracili. Ja miałem dobrą wydolność, to trzeba było to powiedzieć, i praca, i talent, i szczęście, to trzeba było wszystko złapać. I ja i w tym momencie to się zjednało, jak ja mówię, no, skumulowało wszystko w jednym, że no i ta szansa dostania gry i nie zawieść. I wtedy jak nie zawiodłem, no to już miejsce wywalczyłem. No i później to miejsce trzeba było utrzymać, bo na to miejsce było 3-4 zawodników. Zresztą każdego mogła Legia powołać do wojska w tamtym okresie. I jak tylko słabiej bym grał, to od razu wypadam. Także z meczu na mecz starałem się cały czas być przygotowany pod grą, w treningu udowadniać, nie tak jak to się mówi olewać, tylko ciągle pokazywać na tej pozycji, że jestem dobry i podobać się starszym piłkarzom. Trzeba też, i starsi piłkarze muszą zaakceptować. A ja miałem w swojej drużynie wtedy Dejnę, Gadochę, Ćmikiewicza, Zygmunta, Niedziółkę, Blauta, Mowli, no wielu takich piłkarzy było, którzy grali w reprezentacjach Polski. Jasiu Pieszko, Białas, no i oni mnie zaakceptowali. Oni mnie tak zaakceptowali, polubili, że po prostu zostałem przyjęty, jak to się mówi, do tej drużyny. I na dzisiaj powiem, że i ta droga mi wynagrodziła i to, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, ale też muszę powiedzieć, że nieraz trzeba było też harducha pokazać, bo miałem czy zwichniętą kostkę, czy powiedzmy naciągnięty mięsień, czy ja byłem praktycznie grający bez kontuzji, nieraz mnie coś bolało, to starałem się ukryć, żeby grać, żeby miejsca nie stracić. Do tych gwiazd typu Dejna, Gadocha sobie jeszcze wrócimy. Ale chciałbym zatrzymać się na moment przy Legii Warszawa. 6 maja 1973 rok, mecz z Gwardią Warszawa 0-0. To jest pana debiut. W pierwszym sezonie rozegrał pan zaledwie dokładnie 6 spotkań, a późniejszych było już po 37 lub więcej. To pokazuje, że początki w klubie z Łazienkowskiej były dla pana trudne jako dla chłopaka z małej miejscowości? No ja powiem, że łatwo nie było. Trzeba, tak jak powiem, te 6 spotkań, to było w rundzie wiosennej. To było w rundzie wiosennej, ja przyszedłem, że tak chcę powiedzieć, 26 kwietnia, a runda wiosenna kończyła się bodajże w czerwcu, pod koniec czerwca. Także na te 7 meczy to pamiętam, tak jak tego grałem pewnie ze 3 całe mecze, później wchodziłem, to był ten moment sprawdzania mnie. Jeżeli bym gdzieś tam nie podał, albo zawalił, albo no, nie byliby zadowoleni, to w Legii tak było, że zaraz cię odsuwali i inny na twoje miejsce przychodził. Mnie po prostu wprowadzali i zawsze po każdym wejściu coś dawałem drużynie.
i dlatego w rundzie już następnej, jesiennej i ten stałem się zawodnikiem pierwszego zespołu, tym bardziej, że Legia była w tamtym czasie przebudowywana, bo osiągnęła duży sukces, tak jak półfinał Pucharu Europy. I w tym momencie Tosik Trzaskowski kończył grę Andrzej Zygmunt, kończył grę Blaut, kończył grę Niedziółka i ta nowa fala wchodziła. Tak jak ja, jak Waldek Tumiński, jak Cypka, jak Pacocha, to ci zawodnicy wchodzili i wymienialiśmy się. Został tylko Dejna, został Ćmikiewicz, został Gadocha i w tym otoczeniu żeśmy my, później Gadocha wyjechał, został tak, Nowak został, no także, że ci, no i następowała zmiana warty, jak to się mówi. I od tego momentu byłem, że tak powiem, rozegrałem prawie 300 spotkań. Tak, 288. Także to jest, to ja praktycznie bez kontuzji grałem, od dechy do dechy. Życie w Warszawie to mnogość pokus, życie jakby w innym świecie. W wielu wywiadach, w wielu rozmowach podkreślał pan, że gdyby nie pana żona, wybranka serca, to mogłoby być różnie z tym prowadzeniem się należytym. To prawda? I to jest, po raz kolejny potwierdzam, że nie byłoby tych sukcesów bez mojej żony, bo Warszawa była, że tak powiem, w tamtych czasach. To była Europa dla każdego chłopaka, który jechał do Warszawy, czy to reprezentanci na zgrupowanie przyjeżdżali, czy to każdy, no tyle uciech było i to. I to się tym kończyło, że piłkarze, którzy zagubili się albo byli samotni, nie mieli co robić, jeśli chodzi na dyskoteki, dancingi, wokół pełno aktorów i aktorek, by wszystko się no kręciło się to życie, takie towarzystwo i lekkoatleci, i piłkarze, i hokeiści, i bokserzy, to wszystko była grupa, która poprzez balonek gdzieś tam niektórzy się zatracali. Ja miałem to szczęście, że poszedłem z żoną swoją, chodziłem, spotykaliśmy się rok czasu przed wojskiem, no i żeśmy, mówię, jak już mi tak dobrze szło i załapałem się do pierwszego zespołu, to żeśmy zaplanowali w 1973 roku ślub i po rundzie jesiennej 29 grudnia tutaj w Słupcy w Wawrzyńcu braliśmy ślub. No i po pół roku dostałem mieszkanie, żona przyszła, to znaczy żeśmy dostali mieszkanie, żeśmy zaczęli mieszkać w Warszawie. No i w tym momencie, tak jak powiem, ślub tutaj na przykład w Słupcy, to wtedy moi koledzy legioniści przyjechali na ślub, to było więcej ludzi jak na pasterkę. Kto był pana na ślubie z legionistów, pamięta pan? To był kierownik wrestler, był Tadeusz Cypka, miał przyjechać też Kaziu Dejny, ale w ostatnim momencie tam mu coś wypadło, także to była taka fama poszła, że będzie paru zawodników ode mnie. Ich z drużyny, no i ja już wtedy zacząłem grać, to była jakaś postać, to już już nie byłem tym anonimowym człowiekiem, tylko czy w Witkowie, czy w Słupcu, czy gdziekolwiek, mecze w telewizji szły, i no to nie było tak jak teraz internet, cokolwiek, tylko to już wtedy się było znaną postacią i to mówię, no i ominęły mnie te wszystkie uciechy, bo widziałem jak zawodnicy, lepsi reprezentanci kraju, jak przychodzili na trening, jak gubili formę, jak tracili miejsce, a ja po prostu, tak jak mówię, poza piłką, poza tym, żeby rodzinę utrzymać, poza dobrą grą, zresztą, żeby tą pensję dostać i za mecz wygrany, bo to sukcesywnie warunki budżetowe się poprawiały, no to wszystko robiłem, no i mówię, no i żona tu była tym kluczem do tego sukcesu, bo miałem już normalne życie rodzinne w domu i po treningu miałem już, tak jak mówię, obiad przygotowany, czy Sebastian przyszedł na świat w 75 roku, to już dziecko, żeśmy się zajmowali, także co by nie było, to co osiągnąłem, to rzeczywiście zawsze potwierdzam, że nie byłoby tego sukcesu bez marzeń. I tym akcentem kończymy pierwszą część. W drugiej części wrócimy między innymi do rodzinnego Witkowa. Wracamy za kilka chwil.
witamy ponownie. 18 odcinek podcastu Witkowski o sporcie i nie tylko. Moim gościem jest człowiek legenda, piłkarz, który niejedno widział na wielu stadionach, strzelał bramki. Przyśpiewka: Adam Topolski, najlepszy obrońca Polski. Takie momenty pana zbudowały, uświadomił, że jest pan kimś, że jest pan piłkarzem? Znaczy, na pewno bardzo mile było to usłyszeć, to mnie budowało, zachęcało do jeszcze lepszej gry. To się tak utrwaliło, widocznie spodobała się moja gra, bardzo twarda, agresywna i to powstało na Legii. Byłem bardzo taki zaskoczony tym, była to niesamowita niespodzianka dla mnie, że w gronie takich super piłkarzy o dużych nazwiskach potrafiono też o mnie zaśpiewać. No właśnie, myśląc super piłkarz, od razu nasuwa mi się godność Kazimierz Dejna. Mówi się, że gdyby nie jakiś brak szczęścia, jakieś złe życiowe wybory, to byłby jednym z najlepszych piłkarzy świata. Potwierdza pan to? Na pewno był to piłkarz, który był w trójce najlepszych na tamten czas, bo i Beckenbauer, i Cruyff, i Dejna po mistrzostwach świata w 1974 roku stanowili o sile całego światowego futbolu i zostali wyróżnieni. Cruyff rzeczywiście inny typ zawodnika, Beckenbauer znowu też i Dejna. Tych trzech zawodników moim zdaniem w tym okresie byli najlepszymi piłkarzami świata. Jakim był człowiekiem poza boiskiem? No, muszę powiedzieć, że bardzo bym powiedział koleżeński, bardzo wesoły. I wbrew temu, co opinia publiczna o nim sądziła, że to jest taki murkowaty człowiek, niestety, w gronie naszym, koleżeńskim. Bo mówiło się, że małomówny, tak? Tak, no i miał takie riposty, no zazwyczaj w naszym gronie to dość dużo mówił. Był takim wodzirejem, zresztą był kapitanem drużyny. Jego słowo się najbardziej liczyło, potrafił zażartować, potrafił kawały robić. Na zewnątrz wyglądało tak, że był niedostępny, ale mówię, Kazia trzeba było dobrze poznać, żeby powiedzieć, że to jest dusza człowiek. Zacytuję kogoś, gdyby pan rozpoznał, kto to powiedział. Pamiętaj, piłka może przejść, ale zawodnik z piłką nigdy. No oczywiście Andrzej Zygmunt, który to słynął z tego, że był bardzo twardo i brutalnie grającym piłkarzem. Zresztą do dzisiaj Wodek Rumański opowiada, że takiego obrońca jak miał Zygmunta, że potrafił za koszulkę i rękę mu podawać, albo za głowę łapać, a łapał za włosy, także był to strasznie niewygodny i trochę chamski piłkarz. Wizyta piłkarzy z Elką na piersi zawsze wywoływała spore emocje. Publiczność gwizdała, używała epitetów. Jechano po was strasznie, krótko mówiąc. Stan wojenny tylko pogłębił takie wewnętrzne animozje. No, dało się to odczuć? Tak. No, trzeba powiedzieć, że gdzie nie graliśmy, to były gwizdy, wyzwiska. Dwa stadiony, które nam sprzyjały, to było Zagłębie Sosnowiec i Pogoń Szczecin. To tak w tamtych czasach, kiedy grałem, teraz się pewnie wiele zmieniło, ale w tamtych czasach odczuwało się, że na tych stadionach nie było słychać gwizdów, a gdziekolwiek jechaliśmy, szczególnie, no ja muszę powiedzieć, że jak do Poznania jechaliśmy, to ta Legia była tak znienawidzona, że moja rodzina była podzielona, bo nie wiedzieli komu kibicować. No ja też zawsze chciałem, jako Wielkopolanin, grać w Lechu, no nie dane mi było, chociaż Lech był zainteresowany mną i zapraszał mnie na testy, wybrałem Legię. Mhm. No i ty tak los pokazał, no powiem szczerze, że tu się zgadza. Legia w dalszym ciągu jest klubem mnie, może teraz mniej, ale w tamtym czasie była nielubiana z tego względu, że kogo chciała mieć w wojsku, najlepszego zawodnika, to sobie do wojska powoływała i może to odgrywało decydującą rolę. Wielkopolanin z krwi i kości, legendą Legii, no to brzmi naprawdę niebywale. W pana rodzinnym domu oglądało się mecze pana przed telewizorem, sąsiedzi, znajomi, dochodziły do pana słuchy, że Witkowo
jest z panem? Tak, i ja miałem dużo grono, to wiadomo, że no zespół można odbierać inaczej i osobę inaczej. Ja muszę powiedzieć tutaj jeszcze nadmieniający Lecha Legia, że ja później dostałem propozycję, mój syn grał David. W Lechu i czuję się Lechitą i cały czas kibicuję Lechitą i to nie można zauważyć, i ojciec w Legii, a on jednak wybrał Lecha. Mm-hmm. I druga sytuacja taka, że ja byłem trenerem Lecha i do dzisiaj mam rekord zwycięstw, 9 zwycięstw pod rząd, 27 punktów pod rząd. I kibice mnie zaakceptowali, nawet pamiętam taki mecz, jak była o utrzymanie graliśmy, Legia Lech 3-0, Lech wygrał i Piotr Rejs zdobył wtedy 3 bramki, to przed meczem Bosman wszedł na Bułgarskiej, szedł i zawiesił mi na szyi szal Lecha. Legii, no to kurczę, no i no, stanąłem między okrakiem, bo nie wiedziałem, co się stanie. Ja czułem się Lechitą i no super mi to na serduszku się ułożyło, ale wybrnąłem to z tego też, że założyłem, miałem pod sobą szal Lecha i założyłem szal Lecha, także miałem na jednej szyi szal Lecha i szale Legii Warszawa. I powiem tak, akceptacja, no to jest niewiarygodne, żebym był no tak lubiany i oddany kibice, jak przyjechali tutaj, robili ze mną wywiad i tak jak mówię, do najlepszej stulecia reprezentacji tej jedenastki dostałem się. Tak, no coś niesamowitego jest, że byłem legionistą i zaakceptowali mnie w Lechu. Spotykał się pan mimo tej akceptacji i tych słów wsparcia z jakimiś sytuacjami, czy to w obydwu kierunkach, że no grał pan w Legii, teraz wówczas trenował pan Lecha, to były jakieś takie wyrazy niechęci, czy raczej przewaga tych super takich? Nie odczułem nigdy i nawet będąc Lechem na Legii, grałem przeciwko Legii i szanowali mnie kibice, zaśpiewali piosenkę, tą co zawsze śpiewali, Adam to Polski, najlepszym obrońcą Polski, na Lechu zaśpiewali Adam to Polski, najlepszym trenerem Polski, naprawdę. Byłem ponad podziałami, niewielu to doświadczyło. Ja byłem pewnie jeden z milionów, że tak to się połączyło i do dzisiaj tak jest, że szanują mnie, kochają mnie w Legii, a szanują w Lechu. Adam to Polski, najlepszy trener Polski. To kolejna pieśń, przyśpiewka, którą panu śpiewano, tym razem kibice Lecha. Nastał pan jako trener w trudnym okresie dla Lecha, mimo to, tak jak pan wspomniał, 9 zwycięstw z rzędu na ataku Żurawski, Rejsik i stał się pan bogiem w kolejnym mieście. Muszę powiedzieć, że obejmując Lecha Poznań, zadzwonił do mnie Romek Jakubczak i zaproponował, ja w pewnym momencie, no tak gdzieś tam w głębi czułem się wielkopolaninem i tak no chciałem coś tam, jakiś ślad zostawić, no i ta propozycja przyszła, no nie mogłem odmówić. Byłem wtedy trenerem Krzo Ostrowiec, ale podjąłem się ciężkiemu zadaniu. Trener Kopa opuścił Lecha i poszedł do Legii. Nie widział szans utrzymania, ja Lecha utrzymałem i w trudnym momencie ich objąłem i utrzymałem w Ekstraklasie. I w następnym sezonie stworzyłem taki zespół, gdzie pod moim okiem zaczęły talenty Żurawskiego i Rejsa eksplodować. I był jeszcze, ja bym był całą jedenastkę, no tak. Był i Głowacki, i był i Majewski Adaś, który jest dzisiaj trenerem prezentacji, i był Piskuła. I nie chciałbym tu nikogo zapomnieć, bo same osobistości, same osobistości. Same, ale to byli piłkarze dopiero na dorobku. Ja tak ich poprowadziłem, pozmieniałem pozycję. Troszkę poprzestawiałem. Pamiętam Jarka Raszkiewicza, jak dokoptowałem go do tych młodych chłopaków, jak ciężko nie chciał pracować na treningu, przekonałem go, wtedy miał pewnie najlepszy okres. Ja się bawiłem wtedy i tak mi grali jak samograj. I Raszkiewicz bardzo szybki, rejs 1-1. Żurawski wykorzystywał sytuacje bramkowe, Piskuła fajnie dogrywał, Adaś Majewski kombinował, obrona Głowacki nie do przejścia. I tam odkryłem, to bym powiedział jeszcze Augustyniaka,
i wielu innych piłkarzy, którym dałem szansę. Wprowadzałem młodego Golińskiego. No podobno Bartosz Bosacki, jak odchodził do Amiki, to płakał. Tak, nikt nie chciał. Ja jak przychodziłem, jak ja przyszedłem, jeszcze wcześniej wspomnę, jak przyszedłem do Lecha, bo w tym utrzymaniu brał również udział Bartek Bosacki. I Lech nie miał pieniędzy i Amika bardzo chciała Bartka Bosackiego. No i ileś tam milionów postawiła na stół. W Lechu nie było pieniędzy i trzeba było, nawet sam mówiłem, Bartek, jak odejdziesz, to pomożesz klubowi, żeby na ten, to już tu Bartek płakał, bo tu nie chciał odchodzić od Lecha. To była drużyna poznaniaków, która nawet za darmo była skłonna grać i nie przeliczając na pieniądze dla nich. Lech to był to coś wielkiego. Słyszałem, że był pan dla nich jak ojciec. I muszę powiedzieć, że w pierwszym etapie tak, bo ja taki bym powiedział, nasączony tym pobytem w Ameryce, to jest zupełnie inny styl życia, inna swoboda, i nie ma kompleksów. I u nas zazwyczaj ludzie są skromni, starają się wpoić, jak strzelisz bramkę, pokaż to ludziom, zrób salto, ciesz się z tego, nie? Idźcie, jak razem idziecie gdzieś tam na piwko, to idźcie razem, nie musicie się namawiać, twórzcie rodzinę, robiłem zabawy wspólne z małżonkami. Także naprawdę w tamtym okresie był to samograj. I jeżeli by nie Lech wtedy miał pieniądze i nie musiał sprzedawać piłkarzy, bo z piłkarzy wtedy inni dostawali pensje, to przecież ściągnąłem Kaczorowskiego Pawła z Pogoni, z Duńskiej Woli, z trzeciej ligi, gdzie pojechałem z Sebastianem, ze Słupcą na mecz gdzieś i zobaczyłem, że taki chłopak gra z Pogoni, z Duńska Wola, i to go ściągnąłem najpierw do Krzoła, a później do Lecha i stał się reprezentantem. Także Jarka Maskiewicza, 31 lat, którego ściągnąłem też z Elany Toruń. Także było naprawdę, ale oni zaczęli grać dlatego, że było 9 grających, a tych dwóch, których zawsze dokoptowałem, to starali się pomagać zespołowi, a później wyrastali znowu na te największe ogniwa. Szerfena, tak. Muszę powiedzieć, 16-latek, z Pniew, prowadziłem Pniewy tam kiedyś i miałem odwagę go ściągnąć. Zadebiutował jako 16-latek, rozwinął się tak, że później w kadrze polskiej grał. Tak? To tylko potwierdza to, co słyszałem od kilku pana podopiecznych, na gruncie lokalnym, ale jednak, że miał pan niezwykłego czuja do zawodników, że widział pan, że coś z nim jest, czego niekoniecznie inni trenerzy mogli dostrzec. No właśnie, to jest cała i trener. I tu jest różnica między trenerami. Ja jak widziałem piłkarza, który ma duże zdolności i ma dobrą technikę, to starałem się szukać dla niego miejsca. Z napastnika robiłem nieraz obrońcę, bo potrafił, był szybki, odebrał piłkę, miał zmysł, miał lepszą technikę. Krzychu Piskuła w Lechu był rozgrywający, bardzo dobrze grał, ale był Majewski. Powiedziałem, żeby nastroiłem go na prawą pomoc, gdzie nie chciał grać. Ja wszedłem na tą prawą pomoc, jeden z lepszych pomocników. Także umiałem złapać i dobrać pozycję dla piłkarzy i przekonać ich do tej gry, bo zazwyczaj to osiągnąłem w Stanach, że nikt nie mówi o mentalności. W Polsce, kiedy ja na przykład wyjeżdżałem, to tylko się liczyło, że raz na tak, ma nie przyjść, ma zagrać, tak. Masz to, a tam jednak jeszcze podejście do meczu. I trzeba było rozpoznać przeciwnika, i nie załamywać się, ale to wszystko głowa. I dlatego ja z piłkarza, nawet jak kiedy najsłabiej zagrał, to strasznie, to nawet potrafiłem poklepać, żeby miałem takie momenty, że ściągałem piłkarza i wpuściłem go na meczu. I to był Paweł Kaczorowski w Krzyżostrowie, ja go ściągnąłem na Lechu. I przez 10 minut piłki nie zagrał, trząsł się, to ta trema taka. I po 15 minutach go ściągłem, pierwszy na tego, teraz mówią o wędce, nie? I chłopak na ten, i później tak mu rękę podawałem, bo było mi żal jego, że ten. I na drugi mecz, na trzeci godziny spędzałem, mówię, Paweł, bo miał takie umiejętności. Nerwy go zjadły. I jak później się okazało, do reprezentacji, tak. Dzisiaj mamy dobry kontakt. To samo zrobiłem, jak prowadziłem kiedyś tur Turek. Przecież ja zrobiłem taki sukces z Turem z ligi, z trzeciej ligi do pierwszej ligi, wprowadziłem 2 przeskoki. I tam był też obecny trener w Kleczewie, Łukasz Cichos.
który też w jednym meczu z Kotwicą Kobrze graliśmy, prowadziliśmy 2-0, miał sytuację jedną, że miał do kolegi podać do pustej bramki, nie, to nie podał, to go wpuściłem go i go ściągnąłem za to, że nie podał. I też się, też by łezka poleciała, także to były takie mecze, gdzie straszną krzywdę zrobił piłkarzem, ale potrafiłem po tej krzywdzie od razu jako pierwszy ojciec naprawić ten błąd i w późniejszym okresie i Łukasz i Cichos tak grał, że poszedł do ekstraklasy. Adam Topolski był świetnym motywatorem? No to tak do mnie przygnęło, nieraz się obrażałem, bo motywator to jest fajnie, nie? Tylko, że najgorzej jak powiedzieli, że tylko motywator... No właśnie mówiono czasami, że te jakieś powiedzmy braki taktyczne przykrywał pan świetnymi mowami, że nogi robiły się z waty. No, to można tak, w treningu trzeba wziąć sens. To nie jest sztuka dzisiaj trenować i fajny trening i 5-10 ćwiczeń pokazać. Ja byłem uczony inaczej. Jeżeli jesteś w treningu, to nawet najprostszy trening więcej daje, jak zawiłe kombinacyjne, tam teoretyczne rozmowy na treningu, gdzie 2 godziny zespół, godzinę stoi, a godzinę trenuje. Ja wolałem te i tym wszystkich ogrywałem. No i tak to zostało tamte, że może w tym treningu nie pokazywałem takiej klasy, że tam powiedzmy błękitne, niebieskie, czarne koszulki, kolorystyka, dużo pachołków, tamto, tylko ja widziałem w treningu sens, że drużyna ma zrobić postęp i piłkarze i to mi się udawało, no i to rzucili, że motywatorem byłem, rzeczywiście, bo ja jako piłkarz, to co osiągnąłem, to musiałem mieć w sobie no wszystko, nie? No i ten, a piłkarzom starałem się przekonać, że ja w takich warunkach, nie? Ludzie w czasie wojny, nie? Przeżywali różne chwile, a wy piłkarze, co, kogo wy się boicie? Nie? I tak ich zawsze ustawiałem, zmotywowałem, że jak oni wychodzili na mecz, no to już, tak jak że powiem, żyletki w oczach. Wcześniej stracił pan tatę, wychowała pana mama, później 288 spotkań w Legii, 24 gole, reprezentacja olimpijska i American Dream, czyli wyjazd do USA. Jak to się stało? Wiadomo, można wyczytać w internecie genezę pana pobytu w USA, ale chciałbym spojrzeć na to z punktu widzenia witkowianina. Jako ten mały chłopak, który czasami nie miał co, może nawet zjeść, wyjechał do USA, to jest taki prawdziwy American Dream? No niestety chyba tak, bo rzeczywiście nie było co zjeść. Do garka nieraz trzeba było no, mocno się starać, żeby tą zupę ugotować. Ale generalnie jeszcze przypomnę, że to 286 meczy to samych ligowych, pierwszoligowych, a oficjalnych to ponad 350, tylko 400. No to rzeczywiście trzeba było grać bez kontuzji. Ten American Dream, no to się nadaje na taki dobry film, na książkę. Zresztą wielu redaktorów mi zaproponowało coś takiego, ale ja nie umiał tego wszystkiego przekazać. Bo... Ale świetnie pan rozmawia. Myślę, że jakby dobry redaktor przysiadł, to książka byłaby... No książka dla mnie to by się zapisywała jako prawdziwa, to bym musiał wiele jeszcze odkryć takich zrobić, że komuś można było zaszkodzić, komuś na ten, bo samo życie piłkarskie to jest marne, ale jeszcze do tego w jaki sposób, jak, co było, jak to się działo, bym musiał o kolegach popowiadać po tym, no i telefon mógłby się grzać później. Tak, ktoś mógłby się obrazić, kogoś by mógł urazić. I tak się nie zdecydowałem, zresztą parę już redaktorów mi proponowało. Nie wiem, może się zdecyduję, ale jest mi ciężko cokolwiek, bo ja chcę być ten prawdziwy, lojalny, koleżeński chłopak, który jestem do dzisiaj na każdych boiskach i w każdym gronie tych swoich kolegów odbierany. Także tu jest najważniejsze. No i druga sytuacja, jak to się stało, że z tego Witkowa. No to tak, przede wszystkim byłem... Tak jak już na początku mówiłem, uparty, nie? W Legii jak na początku, tak jak się nie będę powtarzał. Bo z Legii pan nie musiał w ogóle do USA odchodzić. Nie musiałem, bo dostałem zaproponowane, żeby nie wyjechać, dostałem propozycję specjalnym rozkazem od generała Molczyka, że jeżeli jak zostanę, to zostanę stopą oficerski. Bo
ponieważ tak. nie miałem studiów, ale tam takie rzeczy miałem średnie i maturę, którą też w wojsku skończyłem i to było, mogłem tylko być, byłem w wojsku, mogłem tylko być mianowany do chorążego. Tak. No i tu mi zaproponowano i no to była taka kusząca propozycja, bo tą propozycję zaproponował mi John Kowalski, trener o polskim nazwisku, Stasiu Terlecki i Krzysiu Sobieski, którzy już grali w Stanach. I powiedzieli, że no ja nadaję się do tej gry, bo grali na otwartych boiskach i w hali. Tak. No i podjąłem decyzję, że wyjadę i w stanie wojennym mieliśmy wyjeżdżać. No i niestety stan wojenny, 13 mieliśmy wylatywać do Stanów, zatrzymało nas to, żeśmy od razu skręcili na słupce, bo to różne cuda się zaczęły dziać. No i pograłem jeszcze pół roku w Legii, bo namówili mnie i mi dali przyrzeczenie, że jak pół roku jeszcze pogram, no to będę mógł wyjechać na kontrakt sportowy. Musiałem się zwolnić z wojska. I trudno mi było, bo jednak już miałem te 15-14 lat w służbie, już mogłem później jeszcze rok być i pójść na tą wcześniejszą emeryturę, ale podjąłem tę trudną decyzję. Jak się okazało, to nie była łatwa decyzja. W ciągu miesiąca, 6 tygodni i to była dopiero walka. To było, ja myślałem, że już nazwisko samo i że umiejętności, że już jestem, że za darmo tak. dostanę miejsce. Okazało się, że to polski on ich nie znał w Stanach. Mhm. To jesteś ty, musi, trener do mnie mówi, musisz sobie nazwisko wyrabiać. Tam może raczkować to z określenie, ale tam piłka no nie była wiodącym sportem jeszcze wtedy. Tak, nie była wtedy, ale już ściągali zawodników, ten Beckenbauer, jak wiemy, Kinalia, Żungul, był Surya, który ze mną grał w jednym zespole, nie? Już te gwiazdy ściągali, już był ten taki, bym powiedział, Pele przecież wcześniej jeszcze. Tak. No i się rozwijała, no i po tych miesiącu myślałem, że to tak łatwo przyjdzie. Na hali tam, na tego i ja patrzę, a tu jeden wchodzi, drugi wchodzi. Na ten myślałem, że to jest po przyjacielsku, takie tam gry będą. No i trener do mnie mówi, Adam, mówi, ty nie przyjechałeś ty na wakacje. Tak. Na emeryturę? Czyż wyjechałeś tu, żeby, pamiętaj, zjedzą cię. Jak nie okażesz odruchu, to cię zjedzą. I ja zacząłem się brać, bo byłem silny na tego, nie? Wręcz do takich czynów, bym powiedział, że prawie że do bicia, nie? Do tego, ale stawałem okoniem, zrobiłem porządek, nie? Wyszedłem fizycznie wyżej, zaczęli się obawiać i no to tak jak mówię, jak stado psów, tak. który będzie silniejszy, który, to ten zostanie miejsce. No i oczywiście wywalczyłem sobie miejsce. Po pewnym czasie zbudował pan już pozycję taką, powiedzmy, jak miał pan w Legii. Był pan tam gwiazdą. Kiedy strzelał pan gole, to koledzy z zespołu zwracali panu uwagę, że zbyt mało ekspresyjnie się pan cieszy, okazuje tą radość. Czy to wynikało z tego, że wyjeżdżał pan z Polski jako, przepraszam za określenie, taki zakompleksiony Polak no za ocenę. To jest prawda. Ja wyjeżdżałem jako człowiek, który był skromny, który nie pokazywał, miałem siłę fizyczną, na nim miałem umiejętności wyższe, ale Amerykanin, który nie umiał piłkę kopnąć, on pokaże w jednym ładnym podaniu, czy powiedzmy strzale na bramkę, gdzie nie trafił bramkę, on sobie brawo bił i pokazywał ludziom, że ten, i on się cieszył z tego. I do mnie trener mówi tak, no mówi, takie bramki ładujesz, nie, z woleja na ten, przecież ludzie przychodzą po to, żeby, oni nie przychodzą na mecz, bo oni się za bardzo nie znają, oni przychodzą, żeby celebrować bramki. Tak. I dlatego te otwarte piłka, no, przepraszam, na otwartym boisku, ona ich tak nie cieszyła, bo było mało bramek. A hala to było tak, że 6-5, 10-4, tak. 3-2, to te bramki padały i ciągle był tylko show, przecież jak wybiegaliśmy, to pojedyncze jak hokeiści, futboliści, czy tego pojedynczo i cały czas zabawa i nazwali mnie Bum Bum. Bum Bum nazwali, z tego zresztą mam tu paru pucharów, które zdobyłem najlepszego obrońcę od razu w pierwszym roku i najlepszy strzelec jako obrońca, no i najsilniejszy strzał, kiedyś tam zmierzyli i należałem w lidze do rekordu, tam nikt nie pobił. Także tam złapałem nazwisko,
zaczęły się kluby mną interesować. 4 lata grałem w Pittsburghu, 2 lata w Los Angeles. No i te kompleksy pozbyłem się. Zbliżamy się. Dodam do tego, że jak strzeliłem bramkę, to mi nawet przyszedł kapitan zespołu i mówi: Adam, ty nie możesz, jak strzelisz bramkę, bo ja uważałem, no niech mi klepią, wystrzeliłem bramkę, to zrobiłem to dla drużyny. Nie, ty musisz pokazać swój trik. Oczywiście. No i ja już później pokazałem, że w górę, ręka w górę i już wtedy oni to zaczynali, że w taki sposób się cieszyłem. Tym sposobem kończymy drugą część naszego podcastu. Wracamy za kilka chwil i kontynuujemy arcyciekawą rozmowę z Adamem Topolskim. Po króciutkiej przerwie moim Państwa gościem jest Adam Topolski, osoba, której przedstawiać tak naprawdę nie musimy. Internet wręcz kipi od informacji o tym przemiłym Słupczaninie czy Witkowianinie? Witkowianinie, a mieszkający w Słupce. Okej. Z Słupcą jednak jest Pan związany od dawna. Powrót do Witkowa. Często pan bywa w Witkowie u swojej rodziny? Powiem tak, że jak mama żyła, to po powrocie ze Stanów to często odwiedzałem. Mhm. I teraz rzadziej, bo mama zmarła i pozostał brat, który sobie daje spokojnie radę. Odwiedzamy się, ale niezbyt często. Mówiliśmy o zawodnikach, którym tak naprawdę zapoczątkował pan kariery. Wspomnę tylko o Mariuszu Lewandowskim. Z Zagłębią podobno na pierwszym treningu to kopał się po głowie, a później kariera reprezentacyjna. To prawda? Pamięta pan go? To znaczy, ja pamiętam, mówimy o Lewandowskim. Tak, Mariuszu. Mariuszu. No to później gwiazda Szachtara Donieck. Powiem tak, że Mariusza to ja wprowadzałem do kadry, do pierwszego zespołu Zagłębia Lubin. Na początku drogi to był bardzo silny piłkarz, bym powiedział zadaniowiec. No, nie spodziewałbym się, że taką karierę osiągnie. U mnie, ja go wprowadzałem do ligi, dałem mu dużą szansę, zresztą często z ojcem jego rozmawiałem. No i mogę powiedzieć, że pod moim okiem zaczął się rozwijać i dostał szansę gry w Ekstraklasie. Wracając do tego podwórka witkowskiego. W pewnym momencie był pan z racji przywiązania do Witkowi trenerem seniorów w Witkowi. Był ktoś, kto zwrócił pana taką szczególną uwagę? No ja powiem, że ja trafiłem, tak, nie miałem, byłem na urlopie w domu, troszeczkę na ten, no i dostałem, przyjechał Wodek Tyrak, tam brat mnie trochę namówił, a ja no, Witkową mam w sercu i chciałem im pomóc. I pojechaliśmy na rozmowy do gminy, praktycznie tak bym powiedział entuzjastycznie przyszedłem do tego, bo miałem jakąś przerwę w pracy między Ekstraklasą i byłem na urlopie i takim oczekującym propozycję i wziąłem Witkowie, w A-klasie graliśmy. I 3 razy na trening dojeżdżaliśmy. Z chłopcami się spotkałem raz i muszę powiedzieć, że naprawdę jestem bardzo zadowolony z treningów. Bym powiedział, ilu ludzi zaczęło chodzić. Karol Szymczak, Dylewski,
No już bym nie chcę tu wszystkich wymieniać, bo to narodził się taki zespół, że Kłecko miało bardzo dobry zespół i my żeśmy Kłecko grali, weszliśmy do ligi okręgowej i był taki, powiedział, no na te warunki zespół super grający, ale jak się umieli bawić, to była taka, bym powiedział, drużyna składająca się z takich koleżeńskich postaci, oni razem. O Sebastian jeszcze broń, Sebastiana tak. miałem, także tak. oni grali na dobrym poziomie, na każdy wyjazd, to taka była uciecha, taka radość i dobrze grali. Do dzisiaj mam z nimi, jak tak jestem, to kontakt i bardzo fajnie spędziłem czas z nimi. Damian Szczepaniak, wiem, że swego czasu próbował go pan w Sokole Kleczew. No Damian pamiętam? Miał zdolności, tutaj trzeba powiedzieć, że Damian, żeby... No, starałem mu się pomóc, starałem tak do Sokoła go wziąłem i to był taki piłkarz, że jakby chciał mocno, no jakby tak poprowadził się, nie boisko, bądź to był dobry chłopak i poprowadził się, zresztą do dzisiaj mnie tam zaprasza na to, żeby jak turnieje organizuje tak. i fajnie grał, tylko on coś w charakterze miał tego, że miał taki odruch stosował, że no potrafił, no niesamowity mecz zagrać zaraz, a po chwili się zaciął, nie, i troszeczkę tak schodził z tego poziomu, ale to był chłopak, który mógł osiągnąć klasę ligową. Ekstraklasa? Tak. Bo... Mógł, jakby dobrze i trafił w odpowiednim momencie i jak ja bym miał gdzieś wyżej zespół w tamtym czasie, to ja bym go ściągnął do tej klasy, przynajmniej na poziomie pierwszoligowym. Ściągnąłbym i bym nie popełnił ryzyka, bo takich piłkarzy nie ma w pojedynkę jeden na jeden, on praktycznie nie jest ta czutka, ten czuj w polu karnym, no, tak, on z niczego się robił, no obrońca nie mógł spać spokojnie. No nie, no i uderzenie i cwania, bo zmysł miał do gry, do tego no przecież też dobrze, no Karol Szymczak bardzo dobrze grał, nie, Dylewski, Krystian szybki, zdecydowany, no jakieś tam, mówię, nie trafiali w odpowiednim momencie na odpowiednich ludzi, tak jak ja miałem to szczęście z Witkowa, tą karierę kiedyś tam mogli gdzieś większą osiągnąć, chociaż no, na pewno do takiej kariery jak ja zrobiłem, to każdemu będzie bardzo trudno dojść. Myśli pan, że był pan pierwszym i ostatnim piłkarzem tej klasy, u którego płynie witkowska krew? Coraz bardziej jestem przekonany, że będzie bardzo trudno komukolwiek, bo był Konrad Pulcer, jeszcze tam wielu młodych słyszę z Witkowa, osiągnąć ten czubek tej kariery mojej, z tego względu, że to musi się skumulować pewnych dużo rzeczy. Dzisiaj za łatwo młodzież ma, za łatwo. To trzeba bardzo w trudnych warunkach ja byłem wychowany. Wszystko, co dostawałem, to doceniałem. To trzeba doceniać na ten, no i trafić na odpowiednich ludzi. To jest, bym powiedział, pewne drogi muszą się połączyć. No pan u pana się nie przelewało dziś tak naprawdę rodzice dowożą pod sam klub dzieci i wręcz czasami chcą bardziej niż ci sami zawodnicy. No to, co mi się nie podoba wśród drużyn młodzieżowych, to to, że trenerzy dopuszczają rodziców do tego, żeby rodzice manipulowali, kto ma grać, albo żeby byli trenerami, narzucali trenerom młodym, że jak nie gra, to nie przychodzi na treningi. Nie ma takiego, bym powiedział, podstawowego spojrzenia na drużynę. Rodzice na trybuny, nie tam przy linii, że nie krzyczą, ten mój to jest najlepszy, albo kupią dziewiątkę, już będzie Lewandowski. To jest bardzo długa droga i to zabija całą radość w piłkarstwie. I tak dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy, że po prostu no każdy widzi swojego syna, że będzie reprezentantem i jest najmądrzejszy. W jakich okolicznościach poznał pan takich wielkich sportowców jak Wayne Gretzky, Abdul-Jabbar czy Magic Johnson? To jest legenda, bajka czy prawda? To jest właśnie, no zawsze nieraz próbowali się taką, bym powiedział, lekką szyderę robić z tego, że to Polski przyjechał i się powołuje, gdzieś tam opowiadał Abdul-Jabbar czy Magic Johnson. Jak ktoś dobrze śledzi i może wejść na stronę internetową Los Angeles i w latach tych, kiedy ja grałem w Blazers, to był Lakers
i był jeden właściciel. I właściciel zawsze robił takie otwarcie sezonu, że brał, no i Kings oczywiście, i hokeiści. I brał najlepszych hokeistów. Nie, no, wszystkie sekcje były i to takie integracyjne spotkanie. I to była u Jerry Bassa, najbogatszego, jednego z najbogatszych ludzi w Los Angeles. I miałem z nim kontakt też i styczność bycia, bo jego syn był naszym prezesem. No i żeśmy to, ja chodziłem na ich mecze, oni chodzili na moje mecze. Także na co dzień było how are you, today albo coś takiego, bo po prostu żeśmy się ocierali. Jeden office, to znaczy jedno biuro, jedno to przecież nie ulega wątpliwości, że 86-88 to był mistrz Lakers był drużyną piłkarską, a Kings hokejową. No i Wayne Gretzky grał akurat w drużynie hokejowej, także cała najlepsza śmietanka tych ludzi była w jednym klubie i dlatego mogłem się z nimi spotykać z nimi. Język był dla Pana problemem w tym momencie, przynajmniej na początku? No na początku straszny. I to był problem, że właśnie te kompleksy, które są jeszcze do tego język, że nie potrafiłem się odbudować po miesiącu, żeśmy już z żoną rozmawiali, że pewnie no w Legii tam kurczę i byłem pierwszoplanową postacią. Ja tu wszystko muszę zdobywać, nie? Że pewnie wracamy. Nie? Mieliśmy jeszcze bilet otwarty, że wracamy do Polski, no ale tam jednak ten trener mnie namówił, troszeczkę pieniążków dołożyli więcej i zostałem, ale miałem całe szczęście, że Sebastian poszedł do szkoły. Bardzo szybko dzieciaki się nauczył bardzo szybko języka i w ciągu już po dwóch miesiącach potrafił nam przetłumaczyć niektóre rzeczy, o co nas pytają, a z żoną nie traciliśmy czasu, tylko spotkaliśmy bardzo przyjaznych ludzi. Dwie rodziny takie, bym powiedział, amerykańskie, które pół Polka, pół Amerykanka, które nam pomagały w nauczaniu języka angielskiego i przychodziły do nas do domu i żeśmy słówko po słówku żeśmy zdobywali. No i muszę powiedzieć, że ja byłem bardzo odważny, bo ja kaleczyłem ten język, ale nie miałem kompleksu, mówię, bo jak nie umieli mnie zrozumieć, to powiedziałem, to ja ci po polsku powiem i ty zrozumie. Także taka była walka. No ale całe szczęście pokonaliśmy ten najgorszy okres do roku. Po roku już zaczęliśmy władać językiem. Państwa powrót z USA do Polski był ciężki? Było takie troszeczkę wejście do innego, bardziej szarego świata? Powiem szczerze, że ja ciągle tam, jak byłem tam, to czułem się Polakiem i czułem na te, ale dziecko, Sebastian zaczął chodzić do szkoły tamtej i David nam się urodził w Pittsburghu, w Los Angeles, przepraszam, nie? W Los Angeles. No i żeśmy się zastanawiali, czy no bo niestety no ten czas już raczej dla dzieci był, bo my żeśmy już tam poznali też ludzi. Moja żona bardzo chciała wracać do Polski, a ja byłem tak na i zostać, bo już dom kupiliśmy, ale powiem szczerze, że przyczyniło się to, że wróciliśmy i nie było odwrotu trzęsienia ziemi, które przeżyliśmy w Los Angeles. To było 6,9. To byliśmy na 9 piętrze, w hotelu akurat i to tak często, jakbyśmy byli gdzieś tam na statku, na morzu i zaczęliśmy pływać całe żeśmy podjęli decyzję, że bo to później przepowiednia taka była, że za chwilę będzie następny, że Los Angeles pójdzie pod wodę i to tak zaczęli ludzie opowiadać i muszę się przyznać, udałem, że mam kontuzję, miałem 37 lat już, nie? I udałem, że mam kontuzję. Były trzy miesiące były do końca kontraktu. Ja powiedziałem, że już nie chcę grać, tak wystraszony, bo jak wyjeżdżałem na mecze, to żona w nerwicy wpadła i zostawała sama, cała w strachu. Zawsze ktoś musiał przychodzić i się nią opiekować. I żeśmy podjęli decyzję, poszedłem do Jerry Bassa i mówię, że taka sytuacja, że mam kontuzję, żona zrozumiała mnie. Nie, w czerwcu mi się kończył kontrakt i chcieli mi zaproponować na dwa następne lata. Mówię, ja rezygnuję z tych pieniędzy i no to jest niebywałe, co mnie spotkało w tym momencie, że cały szef, ten Jerry Bass mówi, Adam, bo to tam się mówiło na ty, na ten, Adam mówi, ty zasłużyłeś na te pieniądze, pamiętaj, dobrze, i ty nie podpisujesz kontraktu, jedziesz taką, podjąłeś decyzję,
przyjdź jutro, dostaniesz wypłacone wszystkie pieniądze do końca tego. To coś niesamowitego, no człowiek rezygnuje, a to nie była suma, jak powiem, to była suma 20 tysięcy na tamte czasy dolarów. To były niesamowite pieniądze. I się podeszło, no i ten czek czekał i odebrałem samolot, oczywiście bilety, wszystko opłacone i tym sposobem żeśmy wrócili do Polski. Trzęsienie ziemi. Gdzie zarabiało się lepiej, w Legii czy w USA? Na warunki polskie, w Legii mieliśmy dobre pieniądze na tamte czasy, bo stać było mnie na samochód, miałem swoje własne mieszkanie. Oczywiście nieporównywalne, co jest teraz, nie żyło się na tego, bo przez karierę to mogłeś się dorobić mieszkania, samochodu i jeszcze na jeden samochód odłożyć. Dzisiaj jednym miesiącem to się zarabia. Zupełnie nieporównywalne. Ale no w Stanach to zarabiałem, tak jak bym powiedział, w Legii jeden miesiąc to bym powiedział dziesięciokrotnie jeden miesiąc co do Legii. Dlatego te pieniądze mnie skusiły, że no i taka, bym powiedział, myśl o tym, że się wyjedzie, no to parę lat pogram i się zabezpieczę i to tak tymi myślami człowiek podejmował decyzję i nieporównywalne pieniądze, zresztą ja po pierwszym roku zostałem uznany najlepszym obrońcą ligi i dostałem kontrakty bardzo dobre w Pittsburghu, no i później jak, bo w Pittsburghu drużyna się rozpadła po 4 latach, i na tym, bo nie zrobiliśmy tego wyniku, co sobie De Bartolo, też jeden z bogatszych ludzi, dlatego tam się nie chrzanili. I nie zrobili, bo liczył na mistrzostwo Stanów, żeśmy zajęli do play-off, żeśmy nie weszli. No ale ja byłem, miałem 6 klubów, które stały w kolejce, żebym przeszedł do nich i też nie chwaląc się, ale tak to było. No i wybrałem sobie najlepszą ofertę, myślałem, że Los Angeles, Kalifornia, kurczę, pięknie, cieplutko, tu oceany, to, a okazało się, że ta Kalifornia była piekłem na ziemi, bo to trzęsienie ziemi, oczywiście 2 lata tam byliśmy, ale to trzęsienie ziemi dało nam tak, w końcu rok czasu i się myślało o tym, jak człowiek, jakby się ziemia się czerpała. Czyli swego rodzaju to jest trauma, jego przeżycie, coś dramat, nie, dramat. Po powrocie do Polski była kariera trenerska, zliczyłem 20 klubów na różnych szczeblach, od ekstraklasy po niższe ligi. To był świat, w którym czuł się pan jak ryba w wodzie po tej karierze piłkarskiej? Wracając do Polski, nigdy nie myślałem, że będę trenerem, a to z tego względu, że chciałem po prostu prywatnie pieniądze w firmy albo coś takiego otworzyć, że chciałem coś robić. Okazało się, że zacząłem pomagać tu przy piłce, bo syn grał i Sebastian w Pogoni Słupca i wziąłem ich i tak jakby, nie wiem, no tak jakby fluidy przyciągały mi na trening piłkarzy. Powstała całkiem ciekawa drużyna, która za klasy weszła do czwartej ligi, poprzez ligę okręgową i czwartą ligę. No i graliśmy mecz z Zawiszą Bydgoszcz z pierwszą ligą i w tym momencie żeśmy co prawda przegrali 3-2, ale bardzo fajnie mój zespół grał, też ciekawi piłkarze, którzy później mogli zrobić karierę, no ale gdzieś tam się zagubili. I dostałem propozycję Zawiszy Bydgoszcz. Dostałem Zawiszy Bydgoszcz propozycję, no i okazało się, że no, poszło mi niesamowicie, zespół grał widowiskowo, a to dlatego, że ja podejmowałem decyzję bardzo odważne, nie bojąc się nikogo, widząc piłkę zupełnie inaczej z punktu widzenia amerykańskiego, a nie, że tylko bronimy i wypad, tylko zacząłem grać otwarcie na 3 napastników i to mi wychodziło. I miałem ten dobór ludzi, no i Zawisza Bydgoszcz oczywiście objawieniem, 4 miejsce po ludzie w pierwszym debiucie, no i później Sokół Pniewy, wprowadzenie z drugiej ligi do pierwszej, no i zaczęło się, że jak traciłem gdzieś, nie chcieli już i kończyła się moja praca czy kontrakt, to następny klub już czekał, który gdzie mogłem iść i nie ulega wątpliwości, że w tym momencie już poszedłem na szkołę trenerską, skończyłem szkołę trenerską, zdobyłem UEFA Pro najwyższej klasy, że mogę każdy zespół w świecie trenować. No i tak jak zaszufladkowałem się jako trener i muszę powiedzieć, że to nosiłem bardzo dużo, przynajmniej tak nie chwaląc się, ze 100 zawodników zadebiutowało, a może i więcej, bo kiedyś liczyłem to, ponad 100 grało w reprezentacjach Polski, zaczynało, tak jak tu mówiliśmy, o Mariusz Lewandowski, czy
i Kałużny, czy Piotrek, czy Żurawski, czy Głowacki. Tak. No masę piłkarzy, których ja odkryłem, czy Kaczorowski, i którzy grali w pierwszej reprezentacji i dostawałem propozycje i tak jak mówię, no w tych klubach, gdzie byłem, to zawsze jak odchodziłem, to z pamięcią na dalsze lata i do dzisiaj mam przyjemności, gdzie nie jadę. Na przykład ostatnio byłem na Zawiszy Bydgoszcz na trzecioligowym spotkaniu po takim czasie. Ludzie sobie przypomnieli, też tą piosenkę zaśpiewali. Adam to polski, najlepszy trener polski. I to jest przyjemne. Na Legię, na Lecha, gdziekolwiek, gdzie nie jadę, to jest mile widziane. A dostał pan kiedyś ofertę prowadzenia Legii Warszawa? Dostałem propozycję dwukrotnie, ale w jednym momencie właśnie za Władka Stachowskiego, który był na to prowadziłem Zawiszę i miałem kontrakt podpisany i tak mi ciężko było podejść, bo ta Legia wtedy była, nie miała pieniędzy, takie ryzyko było, bo walczyła o utrzymanie. No i nie miałem, nie mogłem iść, bo miałem podpisany kontrakt, ale zawsze miałem marzenie też, żeby Legię prowadzić. I drugi raz dostałem propozycję i tutaj po prostu stanąłem na rozdrożu, wystraszyłem się, bo miałem kontrakt podpisany z Lechem i powiedziałem, że odchodzę, no to kibice sobie nie wyobrażali w tym momencie, żebym odszedł, bo po prostu przyjechali do żony, bo wtedy ten wynik, co utrzymałem ich i te 9 zwycięstw, jestem tu i oni mnie potrzebują i to tak. Z perspektywy chciałem być, ale nie mogłem, bo kontrakt, bo mnie zawieszą jako trenera co mi uciekło, to że byłem blisko Legii, a nie trenowałem. Ale z perspektywy czasu chyba pan dobrze zrobił. To znaczy, powiem tak, że w tych momentach, kiedy oni to bardziej kibice i to, tylko w tamtych momentach, jakbym mówię, tu mieszkałem, bym musiał być tam. Zawsze powiem, że Legia dla mnie to jest klub, który mi życie dał i nawet za darmo mógłbym pójść i trenować, tylko że no, są sytuacje, żona, jest dzieci, są to, także no, trzeba nieraz wybierać. Kibic nie zawsze wykazywał się kulturą, bo to różnie mogło być. Tak. Ma pan 72 czy 3? I teraz w grudniu będę miał 73 lata. Ostatnim pana klubem była kobieca drużyna, Słupczanka Słupca. Skąd w ogóle pomysł na kobiecą piłkę? A to w ogóle to taki, bym powiedział, epizod z tego względu, że byliśmy w domu i ktoś sobie tam przypomniał, Paweł Woźniak akurat tu prezes, że no miał tak, drużyna się rozpadała, mówi trener, że niech pan pomoże. Przyjechał tutaj, pogadaliśmy, ja w domu byłem. Mówię, dwa razy w treningu pomogę. No i tak to się określiło, że poszedłem, bo coś chciałem, coś umieć, coś mówię, no, pokażę wam. Wilka do lasu. No i ten zespół zaczął grać, to jeden remis, jedna porażka, tak wszystko wygrywały, nie, te dziewczyny. No ale w dalszym, jedną rundę prowadziłem w dalszym już perspektywie, to się nie widziałem w tym momencie, bo po prostu chciałem odpocząć. Już podjąłem decyzję, że miałem propozycję i wiele propozycji jeszcze było, ale każdą odrzucałem, bo tak po zastanowieniu i zawsze żona jest moim dobrym doradcą. I też mam trochę kłopotu ze zdrowiem, z serduszkiem. Ale wygląda pan świetnie. No tych lat dziękuję. Tych lat trochę już mam. Zostało parę lat, tak myślę, do takiego bym powiedział spokojnego życia w gronie rodzinnym, oczywiście spacerki z żoną, z wnukami i chcę trochę odpocząć. Kiedy umawialiśmy się na wywiad, no, ten termin był podporządkowany wnukom. To pana teraz oczko w głowie? Tak. I powiem szczerze, że bez wnuków nie możemy żyć. I na pewno jak przyjeżdżają, to jesteśmy strasznie zadowoleni, ale jak wyjeżdżają, tym bardziej z tego względu, że no, są obuziomaci trochę, są grzeczne, ale to żywe dzieciaki, nie? Także jak my jesteśmy na spokoju w domu, a jak no to fajnie, to jest nawet za cicho. Ale jak przyjadą oni, no to już jest. No, a najlepszy jest dziadek wtedy, jak idzie po sklepach, po ten i one wybierają, co tam chcą kupić. No dobrze, całe szczęście, że dziadka jeszcze stać na to, że może cokolwiek tam im sprezentować. Słowami końca. Gdyby mógł pan cofnąć czas, to zmieniłby pan coś w swoim sportowym życiu? I tak po głębokim zastanowieniu
to na 100% swoich tych, to co zrealizowałem, nie, to z 10%, ale to jest parę takich punkcików, które by trzeba było wymieniać. Generalnie życie mi dało wszystko to, co chciałem. Mam zdrową rodzinę, mam dzieci, mam wnuków, mam 70, tak jak mówię, 3 lata. Jestem, bym powiedział, jesteśmy, że tak powiem, niezależni od pewnych różnych rzeczy. Możemy robić to, co chcemy, nie? Oczywiście w ramach takiego czy innego budżetu. No i troszeczkę bym może innych ludzi selekcjonował w otoczeniu swoim, bo Rozumiem. trafiali się też ludzie tacy, którzy fajnie, bardzo ładnie tutaj klepali, śmiali się, a nieraz okazywało się, że ten największy przyjaciel to stawał się największym w czasie wrogiem, ale za dużo ich nie mam i generalnie nikt mi nie zaszkodził. Rodzina tak się ułożyła fajnie, że jesteśmy wdzięczni temu, co zyskaliśmy. Czego panu życzyć, panie Adamie? No przede wszystkim zdrowia. Zdrowie jest najważniejsze, żeby synowie, wnuki, żona też w zdrowiu byli. I to, żebym powiedział, no co jeszcze by mi potrzeba było. No, przede wszystkim wytrwałości to już nie. No, szczęście to już wszystko, to myślę, że największe szczęście to jest moja rodzina. No może, żeby jakiś wnuk wyrósł na takiego piłkarza jak ja. Super, tego panu życzę. Mógłbym zadać jeszcze mnóstwo pytań, tak jak powiedzieliśmy sobie w przerwie. No, pana życiorys to materiał na przynajmniej książkę, a na pewno na film. Doczekamy się kiedyś takiej ekranizacji, publikacji dla potomnych? Jak widzisz, żyję, jestem przygotowany, nic nie zapominałem, jestem do dyspozycji. Tak jak mówiłem ostatnio Mirkowi, bo też mnie uwidocznił na swoim filmie Mirek Okoński, Tak. nie? No to, no, trzeba by było się nad tym mocno zastanowić, nie? Nie wiem, czy, no, jak to dzieci, jak żona by na to się zapatrywała. No, na sam zakończenie muszę powiedzieć, że mam usportowioną, bardzo wygimnastykowaną, mam dwie wnuczki. Jest jedna, to jest i tu nie mogę tego zapomnieć, bo Pola mi nie przebaczy, Pola. Druga jest, to jest córka Davida. Druga to jest Zoja, Zojka, która też fajnie z babcią tu cały czas przychodzą, tańczą, gimnastyka artystyczna. I wnuczek jeden w piłkę grał też w rejsa, to jest Nikodem, to jest syn Sebastiana. No i synek Alik, synek Davida, który gra w roczniku bodajże chyba tam, no, 8 lat. Też rozwija się dobrze i chciałbym, żeby jeden z tych moich wnuków, o może to jest takie marzenie, przynajmniej jeden, a najlepiej wszyscy, Byli żeby też sportowcami. gdzieś w swoim sporcie byli na tym najwyższym poziomie. Serdecznie, panie Adamie, dziękuję. To była dla mnie czysta przyjemność. Tak jak powiedziałem, pytań moglibyśmy zadawać jeszcze mnóstwo. Pana życiorys jest niezwykły, ale mam nadzieję, jestem pewien, że nasi słuchacze będą usatysfakcjonowani. Panie Adamie, jeszcze raz bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Również dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich tych znajomych, którzy będą to oglądać, ale słuchać, to pozdrawiam wszystkich. Dziękuję bardzo.